Was serdecznie i zapraszam na przegląd prasy moich ulubionych tytułów kulinarnych, czyli Cookbooka Smaku i Ust. Przede wszystkim na początek kilka słów jeszcze na temat okładek. No, zdecydowanie tutaj wygrywa w tej konkurencji Cookbook, którego okładka jest bardzo pomysłowa, bardzo taka karnawałowa i zdecydowanie przykuwająca wzrok. Gdybym miała wybierać tylko na podstawie okładek, zdecydowanie wybrałabym Cookbooka. Usta przypomina mi ta okładka trochę ich pierwszą okładkę, dlatego nie ma tutaj dla mnie nic ciekawego, nic zaskakującego, liczyłam na dużo więcej po ostatniej okładce. Natomiast okładka Smaku jest po prostu straszna. Ja nie wiem, oni dalej idą niby w tą stronę food designu, ale ta okładka wygląda na okładkę bez pomysłu. W ogóle nie ma tutaj kolorów, które przyciągałyby wzrok. Nie ma niczego, czym odbiorca tak naprawdę mógłby się zainteresować. Przechodząc już do artykułów, które szczególnie mnie zainteresowały, zacznę od ust. I tutaj pewnie Was nie zaskoczę, ponieważ wybrałam artykuł dotyczący Edwarda Pożarskiego. To był Francuz, który jednak miał korzenie polskie. Żył na przełomie XIX i XX wieku i w tamtym czasie był bardzo popularny we Francji. Mianowicie mówi się o nim, że był prekursorem kuchni molekularnej, dlatego że zajmował się właśnie chemicznymi procesami zachodzącymi w kuchni. Jak to się dzieje, że się nam udaje coś ugotować i dlaczego nam nie wychodzi w pewnych momentach? Właśnie rozkładał proces gotowania na takie czynniki pierwsze i pokazywał, jakie procesy tam zachodzą. Zajmował się też dietetyką, fizjologią, mówił o tym, co należy jeść, żeby być zdrowym, ale z drugiej strony mówił też o łasuchowaniu, o smakoszostwie, generalnie o tym, że wszystko jedzone w odpowiednich ilościach dopasowanych do siebie po prostu nam nie zaszkodzi. To jest trochę też smutna historia, bo oczywiście to jest kolejna z tych postaci, która ma polskie korzenie, a której my w Polsce praktycznie totalnie nie znamy, a jego prace w ogóle nie są na polski przetłumaczone, więc no tutaj niestety to taki artykuł z trochę gorzkim posmakiem. Kolejny materiał w ustach to materiał słodkie przedwojenne, który właściwie jego wadą dużą jak dla mnie jest to, że jest bardzo krótki, bo składa się praktycznie z 4 zdjęć i 4 przepisów. Natomiast sam pomysł jest świetny. Mianowicie usta postanowiły wziąć przepisy sprzed wojny i zrobić taką sesję. I ten klimat w ogóle jest niesamowity, bo klimat zdjęć jest w ogóle cudowny, ale też w połączeniu z tymi przepisami z lat 30. no to już w ogóle jest majstersztyk, tylko szkoda, że jest tego tak mało, bo tak jak mówię, to są 4 przepisy i raptem 4 zdjęcia, więc tutaj szkoda, że usta po prostu tego materiału nie rozszerzyły. Przechodząc już teraz do Cookbooka, świetny pomysł na to, żeby cały numer poświęcić bibie, imprezie, zabawie karnawałowej, więc tutaj mamy też przepisy na drinki, mamy, ten numer też jest taki bardzo kolorowy, bardzo energetyczny i to jest naprawdę, naprawdę super. Cookbook też w tym numerze po raz pierwszy wprowadza takie infografiki, które mówią o historii jedzenia. I dostajemy tutaj w formie takiej ciekawej infografiki właśnie historię fast foodów. Mamy więc hamburgera, hot doga, kurczaki KFC i pizzę. I ciekawe jest to, że okazuje się, że właściwie w rozpowszechnieniu i hamburgerów, i hot dogów, i pizzy dużą rolę odegrali Niemcy. To jest taki wniosek zaskakujący, który płynie z tych infografik. Dodatkowo podaje się tutaj też takie statystyki, gdzie po prostu je się najwięcej fast foodów na świecie. Okazuje się, że oczywiście na pierwszym miejscu są Stany, ale tuż za nimi na miejscu drugim jest, co zaskakujące, Francja. Więc fajne jest to, że właśnie w takiej przystępnej dla czytelnika formie Cookbook postanowił trochę tej wiedzy takiej historycznej przemycić. Kolejny artykuł, który bardzo mnie zainteresował, to jest artykuł Alegranda i to jest artykuł poświęcony dawnym hotelom. Dawnym takim bardzo luksusowym hotelom, bo mowa jest tutaj o hotelach Grand w Sopocie i w Łodzi oraz o Kasprowym w Zakopanem. I to jest ciekawa historia w ogóle, jak te hotele wyglądały, co się tam jadało, ale w ogóle to jest też historia tego, co dawniej uważano za luksusowe, za eleganckie, za takie, wiecie, z najwyższej półki. Więc ten artykuł też jest bardzo tutaj taki inspirujący i ciekawy. Hotel Grand podobno ma teraz przejść remont, więc znowu ma być luksusowy i elegancki, więc zapewne też jedzenie, które będzie tam podawane, również będzie na bardzo wysokim poziomie. Cookbook też
wprowadza tutaj coś bardzo, bardzo fajnego, coś, co bardzo mi się podoba. Mianowicie lekcje robienia makaronu, ale nie takiego makaronu, wiecie, jak wszyscy uczą, że a tam tagliatelle to bardzo proste, w ogóle jakieś takie, wiecie, podstawowe makarony, ale różnych innych, na przykład tortellini. I bardzo proste są te lekcje, właśnie to jest lekcja 1, 2, 3, 4. Bardzo to jest fajne, prosto przedstawione. Mamy do tego zdjęcia, więc dokładnie wiemy, jakie te ruchy powinny być. No i to jest bardzo, bardzo fajne też dlatego, że po prostu to są takie rodzaje makaronów, których przygotowania, sposobu przygotowania nie znajdziemy aż tak łatwo jak innych. Także tutaj Kukuk zdecydowanie świetną robotę robi. Następnie przechodzę do smaku. I w smaku zainteresowały mnie przede wszystkim dwa artykuły. Pierwszy z nich to Biblia Cytrusów. I to jest wywiad z Mikołajem Baliszewskim, zastępcą dyrektora Biblioteki Narodowej do spraw rozwoju, który opowiada właśnie o tej Biblii Cytrusów. To jest taka książka właśnie poświęcona owocom cytrusowym, która powstała w baroku i została napisana przez Cassiana del Pozzo. Ale on nie napisał jej sam, ponieważ on wykorzystał właściwie wiedzę, wnioski, obserwacje uczonych z całego świata, którzy mu przesyłali właśnie swoje notatki, swoje zapiski. I to jest taka encyklopedia, która z jednej strony mówi nam w ogóle o stosunku do owoców cytrusowych w owym okresie, ale też w ogóle o pojmowaniu świata, bo tam się między innymi pojawiają wątki mitologiczne. Więc to jest też takie bardzo, bardzo interesujące. Do tego jeszcze dochodzi fakt, że Baliszewski opowiada w tym wywiadzie o w ogóle postrzeganiu cytrusów w dawnej Europie. O tym, że początkowo one stanowiły raczej ozdobę, dekorację stołu i dopiero później stały się pełnoprawnym składnikiem dań, takich jak na przykład desery. Także ta książka w ogóle, ta Biblia Cytrusów tytułowa, to jest no, naprawdę bardzo, bardzo fajna sprawa. Szkoda, że odkryta dopiero tak późno. Następnym artykułem też jest wywiad. Wywiad z Pawłem Żołyńskim, Kaszanka z Lastryko. I generalnie Paweł Żołyński ma taką serię właśnie Polskie Specjały i zajmuje się produkowaniem różnego rodzaju rzeźb z nietypowych materiałów, bo na przykład robi kiełbasy czy kaszanki właśnie z wspomnianego Lastryko. I to jest niezwykle dziwne. Ja nie byłam do końca przekonana do tego jego pomysłu promowania polskości w taki sposób, aż doszłam do pierogów z porcelany. I te pierogi z porcelany absolutnie mnie kupiły. Nie pogardziłam takim pierogiem. Uważam, że to jest świetny pomysł i że połączenie porcelany z taką w sumie banalną, prostą formą pieroga, no to jest mistrzostwo świata. I absolutnie genialny pomysł na promowanie polskiej kultury, polskiej gastronomii, polskiej kuchni na całym świecie. Także pierogi z porcelany to jest mój hit tego numeru. I jeszcze na koniec, jako taka inspiracja, to jest pomysł smaku, żeby stworzyć perfumy razem z pracownią perfum o zapachu wina. To tak na koniec ku inspiracji. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia.